Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, oczywiście z gry Gothic, z pierwszej części. Poprzednio wróciliśmy do starego obozu po drodze od obozu Bractwa. Teraz właśnie mam plan zrobić sobie drogę do nowego obozu, do tych tam właśnie szkodników, do tych powiedzmy złodziei i tak dalej, jak oni tam mówią na nich. No i oczywiście tak, żeby właśnie iść sobie tak samo jak do nowego obozu, w sensie z gościem, z jakimś tam, jak szliśmy do obozu Bractwa z tym Balem Parwezem, chyba tak. To właśnie, żeby z kimś sobie iść do nowego obozu, jest taki właśnie członek nowego obozu tutaj w starym Mordrag. No i właśnie z nim można ogólnie się wybrać do nowego obozu, ale właśnie najpierw musimy pogadać z Torusem. I właśnie Torus będzie chciał tego, żebyśmy go wyrzucili w pewien tam jakiś tam sposób ze starego obozu, tak więc no na początku sobie pogadajmy z nim. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię. Jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrag i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrag ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Wajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. I to jest właśnie w sumie zastanawiające, czy jak jest pod opieką magów, to czy to też tak wyglądało, że na przykład, no takie w sumie zmyślona historia, ale czy też właśnie musiał coś dostarczyć magom i dostarczył to właśnie magom, tak jak my mamy list, dostarczyć im i po prostu miał jakąś tam ochronę. I tak właśnie w sumie zastanawia mnie to troszkę, no ale gadajmy sobie z nim dalej. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Dobra, w sumie tutaj mieliśmy odpowiedź. No ale i tak jest właśnie z tym powiązany, no i magowie go pilnują, także no troszkę jest na takiej wygranej pozycji. Jak właśnie mówię. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. Sukinsyn boi się pojawiać bliżej centrum. Chcesz, żebym go zabił, tak? Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Jak to osiągniesz, to już twoja sprawa. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak. I to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Zajmę się tym. Okej, no to teraz mamy w sumie właśnie takie zadanie. Najpierw się w sumie prześpijmy, nawet nie wiem, w tym domku może. Hej, ty! Dobra, on nas raczej nie zdąży wygonić chyba. Już tu pałę wyciągnął, ale dobra. Na szybko przespaliśmy się oczywiście. No i mamy teraz właśnie zadanie od Torusa, takie bardzo, bardzo jakby to nazwać. Hej, kolego, nie! Nowy? Chyba zapomniałem o nim. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się, przyjaciel. Spadaj. Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą. Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Tak go unikałem, naprawdę. No i teraz, kurde, musiałem się na niego nadzieć. Dobra, no. No i to jest wrzód, no. O nim każdy raczej wie. Łazi za nami, będzie łaził i nie wiem, kiedy ją w sumie skończy, aż chyba jakaś walka będzie, to wtedy ucieknie. No ale później się i tak znikąd pojawi. Także dobra, tu mamy arenę właśnie, o której tam już mówiłem kilka razy, że na pewno sobie tam na niej zawalczymy, ale właśnie jak... myślę właśnie nad tym, jak wrócimy z nowego obozu, to wtedy już bardziej będziemy doświadczeni. To właśnie na pewno nauczymy się jakieś tam siły, może broni jednoręcznej też pewnie, żeby właśnie zniszczyć tam chociaż jednego nawet na tej arence. No i tak to właśnie widzę, nie? No i wtedy będziemy mogli do starego obozu dołączyć, ale właśnie no nie mam pojęcia właśnie jeszcze, gdzie dołączyć, także no ja bym, jakbym ogólnie miał jakąś tam większą widownię, to na pewno bym jakąś ankietę zrobił, gdzie. Ale będę musiał sam oczywiście decydować. Nie zwracaj na mnie uwagi, będę się trzymał ciebie, spokojna głowa. Dobra, spróbujemy się nie denerwować na niego. Jest ten Mordrag, no z nim już gadaliśmy. Oni też tam mówili na początku gry, ci dwaj szkodnicy. Dobra, może najpierw sobie zapiszę przed tym... Jak to nazywa się? Przed tą rozmową, żeby nic złego tutaj nie powiedzieć. Naprawdę jesteś kurierem magów? A jeśli jestem? Chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Masz problem. Czyżby? A jaki? Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty niż usługiwanie Gomezowi. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. Nie wiem, coś się zepsuło i pominęli moje kwestie i on po prostu gadał od razu do nas. Niech nam w sumie może jeszcze opowie troszkę o tym nowym obozie, bo tą pierwszą kwestię już mamy zaliczoną i już ona po prostu sobie tak jest, że nic zniknęła. Tylko tam znajdziesz prawdziwą wolność, jak na kolonię karną oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani guru, którzy mogliby tobą pomiatać. Mamy własną kopalnię, ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda. Okej, dobra. Właśnie może pogadajmy teraz o tym dołączeniu do nowego obozu i to jest właśnie chyba ta kwestia. Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć. Coś się tu psuje. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą... Możesz spróbować. Nie, siłą to raczej nie, bo nawet nie mamy raczej szansy z nim. Coś się tu psuje z tymi dialogami, mam nadzieję, że to tylko będzie jednorazowe. Chodźmy do nowego obozu. Dobra, chodź za mną. Dobra. Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Dobra. Idziemy za Mordragiem oczywiście. Zapisujemy sobie na któryś tam save'ie, nie wiem, zrobimy sobie na tym. Oczywiście, tak jak już mówiłem, każdy ostatni save sobie zostawiam, żeby właśnie nie mieć tam później problemu z tym, żeby na przykład od nowa nagrać dany jakiś tam odcinek. No i idziemy ogólnie tą stroną teraz, we trójkę nawet. Idziemy tą stroną, myślałem, że pójdziemy sobie tamtą, bo już tak nie wszystkie rzeczy oczywiście pamiętam. Idziemy tą stroną, oczywiście na pewno przy okazji spotkamy jakieś tam zwierzaki, potwory i tak dalej. Mamy drugi poziom, brakuje nam 330 expa, które na pewno wbijemy po drodze. I będziemy mieli ogólnie właśnie 20 punktów umiejętności. I wtedy będziemy mogli sobie dać na przykład 10 w siłę, tak już sobie myślę, 10 w siłę to będziemy mieli 20. Bo taki fajny mieczyk chyba u Fiska widziałem, żeby można było go sobie tam kupić, ale tu sierwojadów, tu będzie trochę expa. U Fiska właśnie ten mieczyk. Ta i rzut ucieka. No tak niby trochę, ta dobra, dalej uciekł. No, Mordrag jest ogólnie chyba widać, że nieśmiertelny, nie wiem, on nic nie może zrobić im. Dobra, może pomóżmy mu troszkę. Tego może na przykład. Dobra, dobra, zaczął już ogarniać, także spoko. Ile krwi. No i właśnie ten mieczyk od tego Fiska byśmy w sumie kupili sobie, bo on tam wymagał chyba 19 siły? Jakoś tak, ale by on był raczej lepszy od tego, co mamy. Broń jednoręczną, w sensie tą walkę mamy na 0 oczywiście. No i byśmy się nauczyli adepta chyba, coś takiego. Że po prostu już byśmy lepiej tam machali tą bronią. Jak to tak właśnie pamiętam, że to po prostu chyba był ten pierwszy poziom i już się wtedy normalnie machało, bo to było... Może szukać. Dobra, bo to było właśnie tak, że między 1 a 2 z tymi Gothicem oczywiście, z tymi punktami umiejętności w walkę, to inaczej to trochę wyglądało. Tam trzeba było na przykład 30 punktów chyba zainwestować w 2, żeby mieć te lepsze mechanie, posługiwanie się bronią i tak dalej. A tutaj właśnie już te 10 władujemy i mamy tego adepta, coś takiego. No troszkę inny ten system po prostu jest. Dobra, trochę się zawiesił, ale jest wrzut? Nie ma go, zgubiliśmy. A nie, tam się zawiesił się, dobra. I dobrze. Oczywiście sobie tutaj będę zbierał troszkę przy okazji, po tej drodze, tylko nie będę tam rozbiegiwał za daleko. No i to jest właśnie to, że oni po prostu lubią się tak motać. No i tam ileś razy, no, któraś próba, no i jednak im się uda w końcu. Ale Mordrag taki na przykład, no nie ma w ogóle tego machania mieczem, lepiej po prostu, to widać było chyba, że łukiem lepiej troszkę mu idzie, niż mieczem. No widzicie, trzeba tak samo jakby na początku, nie? Tam jeszcze ktoś strzela z łuku. Ale to widać cień jest. Do niego tam raczej nie będziemy sobie na razie szli, może z powrotem sobie go zahaczymy. No już mamy level, już właśnie mamy level 20 punktów umiejętności. Dobra, spoko. Ogólnie jest bardzo dużo ścierwojadów. I troszkę właśnie boli mnie to, że nie mam wyuczonej umiejętności łowieckiej. No bo wtedy właśnie bym mógł sobie chyba zbierać... A nie, w sumie ze ścierwojada nie wiem, czy prócz mięsa więcej coś jest? Chyba nie. No ale poza tym i tak bym mógł sobie zbierać z innych jakichś tam potworów więcej rzeczy, wiadomo, i bym sobie je mógł sprzedawać. Tak więc no, myślę naprawdę nad tym. Może w sumie poczynam sobie na necie, bo nie wiem, czy kiedykolwiek się tego uczyłem. Bo to jest dość normalne w sumie, że wiadomo, tam trofea i tak dalej, no i to sobie sprzedajemy, ale czy jest sens, czy po prostu są dobre ceny tego, czy nie ma sensu. Na przykład, no zobaczymy. No i myślę, że właśnie sobie poczytam o tym, ale no, zobaczę, jak to będzie wyglądało wszystko. Tu już widać, że się szkodnicy zaczynają, czyli już jesteśmy dość blisko tego nowego obozu. No ogólnie Mordrag jest właśnie taką postacią, która nas właśnie chyba jako jedyna prowadzi do nowego obozu i po prostu już nie wraca stamtąd, także no i mamy te zadanie zaliczone. Bo jeśli właśnie inaczej byśmy to chcieli zrobić, to chyba jedynie zabijając go. No i właśnie wtedy byśmy zaliczyli sobie tą misję, no ale nie mielibyśmy jakby po prostu zaliczonego tego, to znaczy nie doszłoby nam chyba zadanie przyjęcie do nowego obozu. Mielibyśmy na pewno jakąś tam możliwość dołączenia do tego obozu, tylko po prostu nie moglibyśmy z polecenia Mordraga. Na pewno raczej tam chyba tak było, że jeśli będziemy z polecenia Mordraga, to jakąś tam mamy większą szansę chyba na dołączenie po prostu, jak tam z kimś zagadamy. No i jesteśmy ogólnie przy wejściu do nowego obozu. No to jesteśmy. Za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem, on ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. To nie mój problem. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. No i tak w sumie wydaje się Mordrag być spoko gościem. No i właśnie, wchodzimy do nowego obozu. No i tak właśnie, tak jak mówiłem, dostaliśmy takie jakby polecenie po prostu. Do tego gościa Laresa musimy iść. Mamy dla niego ogólnie jakiś tam pierścień. Zobaczmy sobie jaki. Pierścień Mordraga, bo on do zręczności 5, no ale on jest właśnie do misji, także no możemy go oczywiście założyć, no ale i tak go będziemy zaraz oddawać. No i właśnie dzięki temu mamy tam dostęp do Laresa, do tego gościa, który tam troszkę nimi zarządza. No i właśnie dzięki temu możemy tam wejść. Tak to ciężko by było raczej, byśmy musieli jakieś tam misje pewnie robić i tak dalej, żeby dopiero się z nim spotkać. Także no, idziemy sobie tutaj prosto drogą ciągle oczywiście. Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Lee. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Dobra, w sumie na razie nie będziemy... hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Uważaj na siebie. Dobra, to są takie właśnie kwestie mało w sumie ważne. Dość bardziej takie informacyjne dla oczywiście początkujących tam graczy. Ale nie no, nie mówię nie, że nie będziemy tego oczywiście tam gadać, tylko oczywiście sobie to przełożymy na później. No i właśnie wchodzimy do tego nowego obozu. To jest taka, nie wiem, jaskina bardziej. I ogólnie fajnie to wygląda. Wszystko jest powiedzmy tak w jednym miejscu. Nie jest tak to rozwalone jak w starym obozie na przykład, czy tam na bagnie, to już tym bardziej naprawdę można się nie połapać. To jest naprawdę takie wszystko w jednym miejscu, wszystko jest blisko siebie. No i to jest właśnie spoko. Hej ty! Co? Ja? Tak, chodź no tutaj. Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To bacz, strzeż się go. A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk napadania nowo przybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. A co chcesz wiedzieć? No, mamy tutaj skradanie, otwieranie zamków i kradzież. Gościu nam o jakimś baczu mówił, na którego mamy uważać. Idziemy teraz do Lestera, nie do Lestera, do Laresa. Lares, który znajduje się gdzieś tutaj właśnie wyżej. Jak to było, to położenie? Gdzieś tutaj chyba się szło. Dobra, tu jestem właśnie strażnik, tak, spoko. To jest właśnie to. A dokąd to się wybieramy? A gdzie mogę pójść? Do Laresa. Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz. Okej, dobra. I sobie teraz zapiszemy przed wejściem do Laresa. I oczywiście mamy ten pierścień, także spoko. Dokąd się wybierasz? Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie, ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Przysyła mnie Mordrag. Mordrag już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrag wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Mordrag dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. Okej. Czyli ogólnie widać tutaj, że Mordraga bardzo lubią w tym nowym obozie. I właśnie teraz sobie zapisałem to specjalnie do tego, że nie wiem jak to będzie, czy od razu będę miał jakby zadania jakieś tam dla nowego obozu i nie będę już mógł robić tam w starym obozie i obozie bractwa. I właśnie sobie chcę zobaczyć to, żebym po prostu nie stracił tamtego expa. Z tamtych zadań, co będę jeszcze sobie mógł teraz zrobić. Przed jeszcze dołączeniem do jakiegokolwiek obozu oczywiście. Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Przysyła mnie Mordrag. Mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Mordrag opowiedział się za tobą, ale nie jesteś gotowy. Okej, i tak właśnie w sobie musimy mieć 5. poziom, żeby właśnie dołączyć do jakiegokolwiek chyba obozu. Właśnie teraz mi się przypomniało, jak wyskoczyło to wymaganie, że w każdym obozie tak jest. Oj, tu jest nawet gościu z obozu bractwa, Bal Kagan. No i teraz mamy oczywiście questa od Laresa, żeby iść do Mordraga. Mordrag jest oczywiście tutaj w tej karczmie chyba, z tego co właśnie pamiętam, tak jak właśnie mówił. Mam jakieś tam wiadomość przekazać, że ma gdzieś tam iść. No i właśnie... A dokąd to się wybieramy? No, do środka? Nie żartuj, Silas wpuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. Jestem kretem i chcę się napić. Nie wyglądasz mi na kreta. Tak łatwo się tu nie dostaniesz, chłopcze. Może parę bryłek rudy załatwi sprawę. Parę? To znaczy ile? Powinieneś wierzyć we wszystko. Mam przy sobie 10 bryłek. Oto one. Za 10... To się chyba nigdy nie zmieni. Kurde no. 82, dobra. Czy aby na pewno to chcę teraz zrobić? Jak mi sobie ta bryłka jest tak bardzo potrzebna? No nie wiem, nie wiem. Idziemy do starego obozu. Idziemy na arenkę, zrobimy sobie tam wszystkie questy, bo chyba ta arenka nam tylko została. Później idziemy do obozu bractwa, robić tam questy i tutaj wrócimy sobie. I tutaj raczej będziemy robić takie ostatnie questy, w sensie, że tutaj sobie na koniec przyjdziemy i tutaj od razu dołączymy. Także w tym czasie na pewno sobie wbiję ten 5. level, także no... Jak na razie sobie to skończymy, także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, siema.